Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, witam Ciebie Agnieszko i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Dzień dobry Maria, ja też Cię witam bardzo ciepło i wszystkich innych. Na początek chciałabym Cię poprosić, żebyś powiedziała parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz. Parę słów, w wielkim skrócie. Od 8 lat zajmuję się pracą coachingową, tak to nazwę. Pracuję jako trener mentalny, jako coach, głównie z korporacjami i z ludźmi z biznesu, z menadżerami, ale także z nauczycielami, rodzicami, bo wszyscy jesteśmy liderami w naszych rolach prywatnych, życiowych, więc to jest moja pasja i tylko o tym myślę, że powiem. My poznałyśmy się, kiedy byłam w szkole coachingu, już nie pamiętam ile to było czasu temu, ale Jagódka była maleńka, więc myślę, że spokojnie 3 lata wstecz. Była tylko Jagódka. I była tylko Jagódka, jeszcze nie było Kazika i ja miałam taką wizję, że będę coachem ajurwedyjskim wtedy i z taką intencją zapisałam się na szkołę coachingu. A spotkałyśmy się ponownie całkiem niedawno, bo poprosiłam Cię o pomoc właśnie w przechodzeniu tego swojego procesu z znajdowaniem swojej prawej ręki, czyli kogoś, kto mi będzie pomagał w prowadzeniu działalności. I przy jednym z naszych spotkań wspomniałaś o temacie pewności siebie. I ten temat mnie bardzo tak poruszył, bardzo mnie to zaintrygowało, bo często też z tym tematem się spotykam ja osobiście, ale też często widzę to u moich klientek. Pewność siebie, czy ona jest wystarczająca, czy jej brakuje, czy wiesz, że jej brakuje, co możesz zrobić, jeśli jej nie ma. I tak, pamiętam, że zagadnęłam Cię o to i powiedziałaś, że jest to duży i rzeczywiście fascynujący temat, który ciągle wraca, niezależnie też od poziomu rozwoju zawodowego. I o tym chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać, właśnie o pewności siebie. Cudownie, cudownie, dlatego że z mojej perspektywy również tych już kilku tysięcy sesji, które robię na co dzień, zauważam i też zgłaszany jest albo wprost jako cel sesji coachingowej pewność siebie, rzadziej, ale już tak na poziomie świadomym, a częściej to wychodzi przy okazji. Czyli lider, menadżer różnego szczebla, z doświadczeniem, bo ja nie mówię tutaj o ludziach takich bardzo młodych, którzy być może jeszcze rzeczywiście wręcz wymawiają sobie, afirmując się, że ja nie mam tej pewności siebie, tak? Ale ja mówię o menadżerach z doświadczeniem. Więc czym jest w ogóle ta pewność siebie? Czym ona jest? Ona jest tym, żeby czuć się dobrze we własnej skórze. A tą skórę ubieramy sami sobie. To znaczy tak powinno być. Gorzej jak ktoś nam wkłada czyjąś skórę i chce, żebyśmy wypełniali pewną rolę, a my na poziomie świadomym nie wiemy, że tego nie chcemy. Powiedziałam to teraz strasznie skomplikowanie, ale tak to wygląda. Bo jeżeli nie czujemy się dobrze w swojej roli, to nie nabieramy tej pewności siebie, a wręcz ją możemy tracić. I o ile pewność siebie buduje się przez całe życie, poprzez doświadczenia, które zbieramy, najpierw jako dzieci, później spotykając różne ciekawe osoby na swojej drodze, które też mają na nas fajny albo niefajny wpływ, tak czy inaczej kształtują nas. To, co ja zawsze mówię, żeby nie ulegać opinii świata zewnętrznego. To znaczy, częściej jest tak, że przejmujemy się opiniami negatywnymi, bo takich też jest więcej w świecie i o takie łatwiej, opiniami osób, które nie są dla nas autorytetem, które nie są dla nas ważne. Żeby skategoryzować te informacje zwrotne, które przychodzą do nas każdego dnia, w postaci werbalnej i niewerbalnej. Czyli ktoś może zrobić minę, a ja mogę sobie pomyśleć, pewnie coś źle zrobiłam. I tak to się dzieje. Odbiera pewność siebie. Ale jak się zastanowię, kto mi to powiedział i po co mi to powiedział, ja to przyjmę albo przeanalizuję, albo zrobię z tym, co będę chciała, ale właśnie na poziomie świadomym. Dlatego ta praca taka na uważności, na obserwacji samego siebie jest taka istotna, żeby zobaczyć i odkryć w sobie, czy ja mam tą pewność siebie, o której mówisz, czy co to w ogóle dla mnie znaczy. Do czego ja dążę w tej pewności siebie, bo cel sam w sobie chce być pewna siebie. Pewna siebie, czyli jaka? Jakie masz obserwacje u siebie? Ja mam właśnie tak, jak to powiedziałaś, pewna siebie, czyli powiedziałabym względnie niezależna od opinii świata i zarówno tej pozytywnej, jak i negatywnej. To teraz, mając 37 lat, tak się, o zobacz, nawet dzisiaj miałam ochotę ubrać różową bluzkę. Ja 10 lat temu ubrałabym pewnie białą,
albo jakąś ciemną, bo wypada ubrać białą, bo jest to jakieś formalne spotkanie, albo ciemną, żeby nie wiadomo co, a dzisiaj miałam ochotę na róż i niespecjalnie mnie obchodzi to, czy ktoś pomyśli, że jestem jakaś czy jakaś, bo po prostu tak się dzisiaj czuję. Czuję się na różowo i właśnie ten kolor jest ekspresją mojego stanu. Ja też czuję się bardzo różowo, to jest twój ulubiony kolor. I mimo, że kojarzy się z czasem po prostu blondynką, to nie. Że tak powiem, tak? No właśnie, to jest dokładnie tak, czyli pewność siebie budujemy my na poziomie świadomym, wiedząc, czego chcemy, w towarzystwie jakich ludzi czujemy się dobrze, które osoby nas wspierają, co nas wspiera, co nam pomaga. Ja rysuję zawsze takie patyczaki uśmiechnięte, które budują tą pewność siebie, wiesz, i ten kręgosłup. To jest coś, co rzeczywiście na poziomie świadomym, doceniając siebie, zauważając swoje małe sukcesy, budujemy każdego dnia. Albo się osłabiamy, jeśli idziemy w negatywy. Jeśli idziemy w zamartwianie się niepotrzebne, w wspieranie swoich przekonań ograniczających, czyli myślenie o tym, czego nie mam, czego nie mogę, czego nie umiem. Albo słuchanie opinii właśnie takich osób, które być może mają wręcz intencje nas osłabić. Jak się uodpornić na to, jak zbudować taką tarczę? Ja nawiązuję do Gwiezdnych Wojen zawsze i taka tarcza niewidoczna, ale ona jest. Ja ją włączam, ilekroć dostaję informację zwrotną jakąkolwiek na mój temat, czy ona jest pozytywna, czy negatywna, są właśnie myślą, że to ja nią zarządzę, to ja coś z nią zrobię. Albo uznam, że ona ma dla mnie wartość i się nad nią zastanowię i dołożę do plecaka mojej pewności siebie, albo stwierdzę, że ona jest mi do niczego niepotrzebna i po prostu jej nie przyjmę. Nie wpuszczę jej do swojej głowy. Ona nie będzie jakby dominować w mojej głowie w kwestii budowania tej pewności siebie. Pewność siebie sama nie przyjdzie, także jeśli ktoś czeka, że ona spadnie z nieba albo zaraża się poprzez siedzenie z kimś, to tak nie jest. To jest nasza praca, ale praca na poziomie właśnie umysłu, właśnie tego, żeby doceniać, żeby zauważać, ale żeby też właśnie wiedzieć, kiedy ja powiem, że jestem pewna siebie wystarczająco względem mnie samej i do czego jest mi to potrzebne? Jak cię słucham, to mam po prostu, wiesz, zatrzymałabym to, co powiedziałaś jakieś 30 razy. To jest tak bogate jest to, co mówisz, tak dużo jest tam pracy. Od razu mi się przypominają historie z ostatnich, lekko licząc, 10 lat, które są wyrazem tego, o czym mówisz. Nawet to budowanie pewności siebie, właśnie ta taka intencjonalna praktyka nad rozwijaniem tego, bo różnie mogło w życiu być, są takie osoby, które od początku są, tak z perspektywy Ajurwedy mogłabym powiedzieć, wystawione na czynniki, które tą pewność siebie osłabiają albo wręcz uniemożliwiają jej rozwój. I potem co, mają 20, 22, 25 lat, kiedy już jesteśmy tak względnie ukształtowani, możemy albo dalej w tym tkwić, albo zacząć po dorosłemu podejmować różne mniejsze i większe kroki, żeby jednak stworzyć to, co się da. Nie? Pewnie nie da się wszystkiego od początku, chociaż kto wie, ale żeby rzeczywiście wzmacniać, zastanawiać się, jak ją wspierać, jak ją do siebie przyciągać, jak jej mieć więcej, po to, żeby lepiej żyć. To prawda. Fajnie, że wspominasz o tym, żeby być dorosłym, bo to jest bardzo ważne w budowaniu tej pewności siebie. Że ja jestem dorosła, w związku z czym nie mam wpływu na to, co rzeczywiście mnie spotkało, albo ja nawet to zainicjowałam i dotyczy przeszłości, ale mam duży wpływ na to, co mogę zrobić jutro. I to też jest taka świadomość i taka decyzja podjęta względem samego siebie, że ja od dzisiaj decyduję, że przeszłość zostawiam, że umiem odpuszczać, że umiem wybaczać. To wszystko są elementy, które nie pozwalają iść do przodu. A tym samym osłabiają pewność siebie z mojej perspektywy, bardzo mocno. Tak? Umiejętność odpuszczania, przepracowania sobie pewnych rzeczy i do tego wcale nie potrzeba jakichś strasznych narzędzi. Oczywiście ja nie mówię o skrajnych przypadkach, bo są osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy specjalistycznej. Natomiast naprawdę wiele osób może to zrobić samemu. Albo przy pomocy właśnie konsultantów. Konsultantów, którzy otaczają się pozytywną energią i tą pozytywną energią, że tak powiem, zarażają świat i to widać z daleka, że to są takie osoby. Mm-hmm.
Zdecydowanie. Ja od razu pomyślałam o momencie, w którym się zapisywałam do szkoły coachingu Ewy Mukoid i miałam taką dosyć trudną sytuację finansową wtedy i liczyłam na stypendium, że dostanę to stypendium i pamiętam, że pisałam wniosek, później jakoś nie dostałam odpowiedzi, przypomniałam się i w końcu przyszedł ten moment, kiedy Ewa Mukoid zdecydowała się, czy zgodziła się ze mną porozmawiać. Ja tam cała przyjęta od rana czekałam na tą rozmowę. I rozmowa trwała raptem 3 minuty. Pamiętam, to bardzo dobrze szłam na działkę z moim dzieckiem, pchałam wózek i przez telefon tłumaczyłam jej, kto to jest coach ajurwedyjski. I jak sobie to wyobrażam, bo nie miałam pojęcia, że taki zawód istnieje. Ona się zgodziła, zgodziła się na to stypendium, dołączyłam do szkoły i powiem Ci, że od tego momentu, w którym ja tak pewnie poprosiłam o tą pomoc, o to wsparcie i ona też tak pewnie się zgodziła, byłam nie do ruszenia i do dziś nie jestem do ruszenia w sensie takim, że ktokolwiek miałby jakieś zastrzeżenia co do tego, czym jest coach, czy to ma sens, czy ten coach ajurwedyjski to w ogóle, co to takiego. Ja wtedy poczułam taką dużą pewność na tej ścieżce, która mi umożliwiła takie konsekwentne działania, żeby sięgnąć, żeby dostać. I jej też umożliwiła taką przychylną decyzję, że to we mnie zostało po dziś dzień. Właśnie ta taka pewność, że jest dobrze, że jestem we właściwym miejscu, że robię te właściwe rzeczy. To jest ta właśnie energia, czyli też czasem takie porozumiewanie się zupełnie bez słów. Ona albo jest, albo jej nie ma. I ta, ja też mówię, że moje życie bardzo się zmieniło po tym, jak zostałam coachem. I odcięłam na przykład osoby, które tą energię mi zabierały, albo które wręcz wpływały negatywnie na moje życie. Takimi ludźmi też się otaczają inni i warto zwrócić na to uwagę, co daje mi znajomość z tą osobą. I nie mówię tutaj o tym, że chcę być biorcą nagle i tylko brać, wręcz przeciwnie. Jestem dawcą i lubię być dawcą, ale nie może być tak, że ktoś wyczerpuje tą moją energię kosztem mnie samej. Ale wiesz co, ja się strasznie cieszę, że ty właśnie, bo oczywiście, że cię, jesteś osobą, którą pamiętam jeszcze z czasów studiów, neutralna, spokojna i jakby naturalnie z predyspozycjami do coachingu, to po pierwsze, a po drugie, z czego się bardzo cieszę, że jesteś, myślę, że jednak mniejszy procent, jesteś osobą, która idzie jak burza w tą stronę, rozwija się niesamowicie, bardzo szybko, jest spełniona, bo to widać po tobie, że jesteś spełniona, że pracujesz z pasją, po prostu czerpiesz z tego nie wiadomo co, same dobre rzeczy. Nie zostałaś na etapie tych studiów. Niestety większość osób tak robi. Tak. I tutaj jakby nawiązuję do pewnej decyzji. Nie wiem, z jaką gotowością przyszłaś już na studia, żeby dalej to robić, żeby się rozwijać, ale z różnymi gotowościami ludzie przychodzą, ale czym jest ta gotowość versus pewność siebie? No to też jest coś, czego nikt za nas nie zrobi. To ja muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. To ja muszę poszukać sobie tych odpowiedzi, czy ja jestem gotowa na rozwój, czy ja jestem gotowa na budowanie tej pewności siebie, czy ja jestem gotowa podjąć taką decyzję, bo tutaj chodzi o decyzyjność. Tak? I porównując do menadżerów, do liderów z firm. Tak jak powiedziałam, każdy jest menadżerem. Każdy z nas jest menadżerem na co dzień, w domu, będąc w różnych rolach, partnera, mamy, córki i tak dalej. Zarządzamy milionem rzeczy, wchodzimy w rolę, z roli w rolę inną. Nikt nas nie pyta o to i nie, jakby nie przygotowujemy się do tego, po prostu robimy to automatycznie, więc mamy masę zasobów do tego, żeby budować tą pewność siebie na tym właśnie przykładzie. I teraz taki lider, który na przykład został liderem, co oznacza, że został doceniony i awansowany, to już jest forma informacji zwrotnej, wierzymy w ciebie, wierzymy, że masz wszystkie potrzebne zasoby, żeby być tym liderem, żeby być w tym miejscu, uwierz w siebie sam. Więc jakby pierwszy komunikat. Często jest tak, że ja nie wiem, dlaczego oni mnie nominowali, przecież ja w ogóle nie zasługuję, ja nie dam rady, ja nie mam kompetencji, ja nie umiem i tak dalej. Tak? Zadaj sobie wtedy pytanie, co ci daje, że sobie wszystko mówisz, czego ty nie umiesz i na co ty nie jesteś gotowy, co ci to daje, nie? A później właśnie zauważenie tego, przyjęcie docenienia z ust innej osoby, i jeszcze docenianie samych siebie. Każdego dnia. Każdego dnia mamy do tego powody na 100%. To jest trudne. Ja prowadzę z dziećmi takie rozmowy codziennie rano, kiedy troszeczkę zmuszam ich do tego, żeby zaczynali dzień od właśnie bycia wdzięcznym za. I żeby wymieniali te rzeczy. Dopiero potem prosili o coś, ale najpierw dziękowali. I
Powiem Ci, że oczywiście, że to jest trudne. To jest trudne zacząć w ogóle wymyślać rzeczy, za co jestem wdzięczna, bo łatwiej jest powiedzieć, co mi nie wyszło, niż to, co zrobiłam, albo co ktoś zrobił dla mnie i co w ogóle fajnego się zadziało, bo to jest wgląd w siebie łącznie z ciałem. I to jest proces. Można się tego nauczyć. Fajnie, jak ktoś pobudza i zmusza, tak jak ja w roli mamy do dzieci, ale można to zrobić samemu, tak? Zadać sobie rano codziennie pytanie, z czego jestem zadowolona, co mam? I tym budować tą pewność siebie, nie? Zawsze jest za co dziękować. Zawsze jest za co dziękować. Zawsze. Czy to jest małe, czy duże, czy jakkolwiek. Czasem te rzeczy, które też uważamy, że są takie małe, nie? Oczywiste. Obudziłam się. Ja mam w łazience wiersze, zapominam zawsze tytułu tego wiersza, ale pierwsza linijka brzmi jestem szczęściarą, nie? Lucky to be awake, nie? Obudziłam się, zaczynam kolejny dzień. To nie jest oczywiste, bo co noc odchodzi ileś tam osób, no nie, z nocy na noc. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. A ja jestem dzisiaj, umówiłam się na piątek, jestem w piątek, rozmawiam z Agnieszką, to jest bardzo duży dar, dar życia, dar oddechu, dar poruszania się. To są takie rzeczy, które my myślę często tak, nie, a za co mam dziękować, no nic, niczego nie dostałam, nic miłego mnie nie spotkało, deszcz spadł, a tutaj jest taka baza, no nie, życie, zdrowie, oddech. Tak, dokładnie, pięknie, pięknie, bo to wiesz, to aż mam dreszcze teraz, jak o tym mówisz. Mhm. I ignorujemy takie rzeczy, które naprawdę są ogromnym darem, a dla nas są czymś naturalnym, jakby wręcz given, tak? No given, ale dziękuję, że w ogóle jest mi to dane mieć, albo być w tym miejscu. Ja też mam w łazience różne afirmacyjne rzeczy. Cytaty czasem, czy takie właśnie pozytywnie nakręcające rano mnie do działania. Lubię słuchać takich rzeczy, fajnie to na mnie działa, sama do siebie gadam też i to też pomaga. Mhm. Więc oczywiście będą osoby, które powiedzą, ja nie wierzę w to. A ja zawsze mówię tak, ja mogę też nie wierzyć, ale sprawdzę na sobie. I dopóki nie sprawdzę, nie wypowiadam się na ten temat, czy działa, czy nie działa, tak? Można skomentować gdzieś tam, tak jak komentujemy, wiesz, w telewizorze jakieś quizy, gdzie siedząc na fotelu wiemy, a będąc tam się stresujemy. Dochodzą różne czynniki, tak? Natomiast zróbmy tą konfrontację z samymi sobą. Zobaczmy, gdzie jesteśmy w tej pewności siebie, czego potrzebujemy. Ja prowadzę takie warsztaty, pewność siebie w roli lidera, ale ostatnio zaobserwowałam, że tam wcale nie przychodzą liderzy. Coraz mniej liderzy, a coraz częściej po prostu ludzie, którzy zobaczyli hasło pewność siebie i przyszli na ten warsztat. Bo ta pewność siebie łączy się z mnóstwem innych rzeczy. Od niej bardzo dużo zależy. Tak jak powiedziałaś, to nie chodzi o ignorancję świata zewnętrznego, że ja mam gdzieś, co sobie inni myślą, bo jest to w zgodzie z moją etyką, z moją moralnością, z moimi zasadami i wartościami, ale nie będę płakać i przejmować się i nie utknę w takiej jamie rozpaczy tylko dlatego, że ktoś mi coś powiedział krytycznego, tak? Czyli otwieram się też na ten negatywny feedback na mój temat i tak jak powiedziałam, zarządzam tą informacją. Coś z nią robię. Żyjemy refleksyjnie, żyjemy po to, żeby iść naprzód, a nie stać w miejscu, jakimikolwiek kroczkami. Przyszło mi do głowy, że to jest proces, bo czasem, wiesz, to tak jak już jesteś gdzieś z tą pewnością siebie, to się tak łatwo mówi, tak się łatwo pisze, te książki też tak, no nie, takie poradnikowe, tak właśnie, tak sama je czasem czytałam i się, no, to takie to wszystko jest proste, a czemu to jest takie trudne? I dołożyłabym do tego, co powiedziałaś, że to jest proces, który jest w toku. Jeśli dla kogoś zaczyna się teraz, to będzie trwał do końca życia. Jeśli już jest w toku, to będzie trwał do końca życia. I z tym nieprzejmowaniem się negatywną opinią, jak o tym mówiłaś, to ja zobaczyłam ten proces, w którym ja jestem. Kiedyś miałam tak, że ktoś mi coś powiedział, ja się w ogóle przejmuję tym, co ludzie mówią. Tak mam. I teraz jak mówią dobrze, to biorę sobie to, wiadomo, trzymam, dokładam, tak jak powiedziałaś, ale jak mówią źle, to też jakoś się do tego odnoszę. Różnica pomiędzy mną dzisiaj, a mną tam, nie wiem, parę lat temu, czy naście lat temu, kiedy ta cecha mnie trzymała tak w kleszczach, dosłownie, tak mnie unieruchomiała, to jest ta różnica, że kiedyś przyjmowałam się na przykład przez pół roku.
Po prostu żyłam tym, potrafiłam się zdystansować do osoby, unikać sytuacji, przejmowałam przekonania, które padły w tej negatywnej opinii na temat siebie, że jestem taka, siaka czy owaka. A teraz myślę, że cały proces zajmuje, nie wiem, minuty, godziny, rzadko kiedy dni. On dalej jest, ale stracił na intensywności i nie jestem taką gąbką, która to wszystko pochłania i to we mnie zostaje. Bo to mnie zmieniło. Tak, dokładnie tak. Warto zadać sobie pytanie, po co ja się martwię? To znaczy, w jakim celu się martwię i jak długo zakładam się martwić? Jeżeli dam sobie czas 20 minut na zamartwianie się, bo tak, bo to mnie oczyszcza, to okej. Ale jeżeli się martwię, bo się martwię, a to się nakręca bardzo szybko i właśnie trwa, tak jak może trwać, tak jak powiedziałaś, bardzo długo, to nie ma osoby, która by powiedziała, że coś dobrego jej to da. Tak? Tkwienie w tych negatywach, tudzież krążenie wokół tych negatywów. Robię coś z tym, podejmuję decyzję, co z tym robię. Czyli martwię się, ale nie po to, żeby że tak powiem, marnować zmartwienie. Jasne. Jak mówiłaś o tym krążeniu, to od razu pomyślałam o tym, co jest dla mnie fascynujące w coachingu, czyli ten neurologiczny aspekt, że my tu sobie możemy mówić, że to są pojęcia, przekonania, ale to się da zobaczyć, jakby się tutaj dało ściągnąć, to się da zobaczyć, że każdy z nas ma swoje ścieżki, którymi się porusza, ścieżki porozumienia, połączenia między neuronami, te ścieżki neurologiczne, te ścieżki, które się manifestują w postaci przekonań, zachowań, otaczania się określonymi ludźmi albo unikania określonych sytuacji. I coaching tutaj fajnie pracuje z tym, prawda? Z tą reorganizacją. Cudownie pracuje. My wzmacniamy pewne synapsy, które się wytworzyły dawno, dawno temu. Tworzymy nowe, dzięki świadomości właśnie. Dzięki temu, że kopiemy sobie takimi małymi kilofami gdzieś tam w tej głowie. A kiedy to robimy? No wtedy, kiedy świadomie pracujemy ze sobą. Kiedy świadomie przyjmujemy świat zewnętrzny, innych ludzi, ich reakcje. I coś z tym robimy, jakoś to przetwarzamy. I wykorzystujmy tą naszą plastyczność naszego mózgu, bo tym się różnimy od zwierząt, że mamy plastyczny mózg i możemy go wykorzystywać do końca życia. To nie jest tak, że on traci na wartości, wręcz przeciwnie. Może stracić oczywiście biologicznie, jeśli nic nie będziemy z nim robić, ale jest niesamowitą maszyną nieodkrytą, najbardziej fascynującą też z mojej perspektywy. W coachingu widać, jak te pewne synapsy się łączą, wzmacniają wręcz, gdybyśmy mieli zrobić wykres takich kreseczek, to niektóre kreseczki robią się grubsze, inne w różnych kolorach, pięknie się ze sobą łącząc. Także tak, grzebmy gdzieś tam, łączmy to, co było kiedyś, z tym, co ma być jutro. Oczywiście to wszystko wokół mnie samej, ukształtowanej moją wizją przyszłości. I tyle, bo życie jest jedno i warto je wykorzystać jak najlepiej, z pełną świadomością siebie. Zdecydowanie. Buddyści mówią, że szansa na to, że się odrodzimy jako ludzie, jest taka jak zobaczenie żółwia na otwartym oceanie, ponad wodą. I to jest podobno rzadka gratka. Ja sobie często o tym przypominam, bo to jest dla mnie takie bardzo obrazowe, że nie wiem, jak to jest z tymi poprzednimi i przyszłymi życiami. Na pewno jesteśmy niezłą wiązką energii, wątpię w to, żebyśmy się rozpadali w nicość. Ale to, co pewne, to dziś. To, co pewne, to jutro, jak się zacznie, to jest to życie, które jest teraz, szkoda by je było zmarnować na jakieś tkwienie w czymś, co już dawno przestało być aktualne. Może było w wieku 5 lat, 15, 20, ale teraz już nie i przydałby się update, nie? Aktualizację prosimy. Ładnie tak. Update i czasem, oczywiście fajnie brzmi, ładuj baterię, ale czasem tą baterię wyjmij i kup nową, czyli włóż sobie nową po prostu. To też jest takie metaforyczne, niech każdy sobie pomyśli, co tutaj chce, ale żeby o tym pamiętać, bo ładowana bateria przez całe życie ta sama straci swoją moc. Trzeba robić reset taki, że wyciągam i kupuję nową baterię. Znowu mam tą pełną parę. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Ta tarcza mi się bardzo podoba i bardzo jest też spójna z ajurwedą, z tym polem energetycznym wokół nas, z taką też integralnością niezależną od tego, co się dzieje w świecie, a jednak z nią połączoną. W
współzależną, ale taką właśnie też autonomiczną. I ta bateria też mi się bardzo podoba. Dla mnie wymianą baterii była na przykład szkoła coachingu. Dla mnie tą wymianą baterii jest też moment pracy z tobą, w którym rozmawiałam o tej prawej ręce. Ja wymieniam te stare różne rzeczy na jakiś nowy potencjał, który mogę naładować. No właśnie, tam jest w ogóle inna pojemność w tej baterii. Inna pojemność i też jakby no, cywilizacja sprawia, że wszystko jest teraz nowsze i lepsze, więc tak samo jest w naszej głowie, bo przechodzimy na inny level świadomości. Tak? Wzmacniajmy my, będąc pewni siebie w różnych sytuacjach, co nie oznacza, że w każdej sytuacji będziemy pewni siebie, ale jak to będziemy budować, to będziemy rzeczywiście silniejsi względem samych siebie, bardziej odporni na świat zewnętrzny, na te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, na stresujące sytuacje, których oczywiście nie ma, bo to jest nasza reakcja na. I ja też tak zawsze powtarzam, że to nie ona mnie wkurza, tylko to ja decyduję się, że chcę na to zareagować albo nie chcę na to zareagować. I w tym również ta pewność siebie bardzo pomaga. Ja sama buduję ją każdego dnia. Ja absolutnie nie jestem tutaj guru od tego, że jestem nie wiadomo jak pewna siebie. Na pewno świadoma, na pewno idę cały czas do przodu i zachęcam do tego każdego człowieka, żeby to robił. A powiedz trochę, Agnieszka, bo to ciekawy bardzo temat, wspominałaś o tym otaczaniu się. To już wiemy, że obie mamy obklejone łazienki różnymi inspirującymi tekstami, ale ludzie też są niesłychanie istotni. Często też moje klientki mówią, Marysiu, tak się w ogóle zakochałam w Ajurwedzie, ale mój mąż nie mam z kim pogadać, moja przyjaciółka, moi nie wiem, koledzy, koleżanki w pracy są tacy negatywni. I to jest taki jeden aspekt faktycznie, co można by zrobić, żeby trochę zmienić to otoczenie, które nie tak bardzo da się zmienić. No nie? Po to nie rzucę męża, nie wyprowadzę się do innego miasta. Jest jeszcze taki drugi aspekt, który jest połączony z tym pierwszym, że na przykład wczoraj widziałam się z moją dobrą znajomą i czuję się z nią świetnie i bardzo fajna sytuacja, ale miałam takie momenty w tej rozmowie, kiedy zaczęłam mówić rzeczy, które dla mnie były negatywne, nie chciałam się z tym łączyć. I będąc w tej sytuacji, przy tym stoliku, rozmawiając z nią, też potrzebowałam jakby wyjść, nie wychodząc. Wiesz o co chodzi? Że ona czekała tylko na to, aż ja podejmę wątek. Narzekając, czekała, aż ja zacznę narzekać z nią. Zapraszała mnie. Chodź, ponarzekajmy razem. Na to, na tamto, poobgadujmy, poplotkujmy. I to jest też taki moment, w którym ja, mimo tego, że jestem, nie muszę wcale wchodzić w to. No i właśnie co robisz wtedy? Zatrzymuję się. Jak teraz reagujesz na takie osoby, które właśnie cię chcą ciągnąć w taką spiralę cudzego życia właściwie. Bo plotkowanie to jest życie czyimś życiem, nie wiadomo po co, nie? Ja się zatrzymuję, wiesz, daję sobie taką chwilkę, żeby sprawdzić, jak ja się czuję w tym. Bo kiedyś to bym tak chciała właśnie, myślę, że też właśnie z braku pewności siebie, no nie? Chciałabym tak wejść w ten taniec z tą drugą osobą. O zobacz, ona mnie będzie lubić, jak ja jej przyznam rację i będę tak się z nią kołysać. Tak, jest źle, w Polsce nie ma pracy, tak ciężko się tu żyje. Nie? I tak po prostu z nią podążać. A teraz daję sobie taki moment, jak ja się czuję, czy to mi pasuje, o czym my rozmawiamy, czy ja chcę wchodzić w to i tracić ten czas na taką rozmowę. To jest takie, wiesz, czasem w ogóle 3 sekundy i najczęściej wybieram milczenie. Nie reaguję, albo mówię coś, co ewidentnie odwraca, zmieniam temat, nie? Odwracam uwagę od tego i jej, czy mojej rozmówczyni, rozmówcy i swoją. Ale te osoby też zauważają, że my się zmieniamy i to jest właśnie to, że kiedyś, wiesz co, tak, to jest bardzo ciekawy temat, ja się tym dzielę też ze swoimi studentami, że ja doznałam czegoś fajnego, ja czuję się lepiej, pewniej, jestem bardziej świadoma siebie, przede wszystkim dzięki coachingowi, wiesz co u mnie się zadziało, zmiana proporcji reagowania, czyli zarządzania emocjami i budowania tego dystansu. Kiedyś w 80% byłam jak takie 1000 kabelków naraz, emocjonalna bardzo, a w 20% potrafiłam nad tym panować. I moim celem było zamienienie tych proporcji. Ja nie chcę tego wyzerować, bo po pierwsze dla zdrowotności, po drugie, dlatego, że skoro gdzieś tam wewnętrznie ja też taka jestem, jest to w zgodzie z moją energią, z moim temperamentem, to ja nie chcę tego wyzerować i się tego pozbawić i stać się zombie. Ale teraz, kiedy w 80% rzeczywiście to ja decyduję o tym, kiedy chcę się wkurzyć, na kogo chcę się wkurzyć i jak chcę to zrobić. I robię to tak, żeby był minimalny
jakby to powiedzieć? Porównam to do takiego zdania, które powtarzam, że rób tak, albo mów tak, żebyś nie musiał przepraszać. Czyli wchodząc zawsze w perspektywę tej drugiej osoby, nawet jeśli daję sobie prawo się wkurzyć, to staram się tą osobę zrozumieć. Jak nie tu i teraz, to za moment. Czyli ta mocna, mocna refleksja. Ale w 80%, czyli z bliskimi mi osobami, ja zmieniłam się bardzo. I bardzo mi się to spodobało. Niekoniecznie spodobało się to otoczeniu. Najbliższemu. Tak. I co się zadziało ciekawego? Ja, która była taka, powiedzmy, jak to nazwać, żeby nie powiedzieć, że furiat. Nie byłam furiatem, ale taka, powiedzmy, no, zbyt energetyczna. Energetycznie, emocjonalnie reagująca na przykład w trakcie konfliktu. Aha. Nagle tych emocji nie ma. Jest pytanie precyzujące, coachingowe. Rozmawiajmy o faktach. Ja po prostu przestałam się nakręcać. Nauczyłam się nie nakręcać i czerpię z tego dobrostan. I na początku co było? To, co przy każdej zmianie z definicji, czyli opór, tak? Że ja tak nie chcę, ja chcę, żebyś była taka jak kiedyś, rzuć we mnie talerzem, tak? Czyli najpierw był ogromny bunt, powiem ci, tak. Ale później właśnie z sobą, ja nie próbowałam wpłynąć na tę osobę, mówiąc jej, coaching jest cudowny, wszyscy zostańcie coachami, bo to jest takie fajne, budujesz swoją świadomość i w ogóle, nie. Chociaż miałam takie tendencje, miałam. Byłam tak zachłyśnięta tym, jakie to jest fajne, że chciałam wszystkich namawiać do tego, żeby też to robili. Stwierdziłam bardzo szybko, że to nie tędy droga, że to tak się nie da. Więc zaczęłam się, że tak powiem, stopować i zupełnie nie narzucać z tym tematem nikomu. Co się zadziało? No zadziała się obserwacja najzwyczajniej w świecie. Obserwacja, no i w domu wśród najbliższych, trochę naśladownictwo, trochę dopytywanie. Wtedy, kiedy ja przestałam wchodzić w interakcję na ten temat, zaczęła się interakcja z tej drugiej strony. A co to, a jak to, a ja zauważyłem i tak dalej, a może też niektórzy, bo to jest takie, bali się, nie? Może ja też bym tak chciała. Jak ty to robisz, że tak jest? Bo zwłaszcza chodziło o ten dystans właśnie. O to, jak ty to robisz, że ty się nie przejmujesz? Jak ty to robisz, że masz ten dystans i się nie nakręcasz i że ciebie to nie wkurza? Czyli głównie chodziło o te emocje z obserwacji tych osób. I wiesz co, mówisz, że można zmienić męża, można się nie prowadzić, tak? Niewiele brakowało w moim przypadku, żeby tak się zadziało, bo to ten proces tego, po pierwsze, zaakceptowania mnie jako innej osoby trwał prawie 2 lata. Aż w końcu mój mąż zrobił kurs coachingu. Ale dojrzewał do tego bardzo. Nie jest coachem, nie pracuje jako coach, wykorzystuje bardzo dobrze te narzędzie do swojej pracy zawodowej, bo też pracuje z ludźmi. I przeżył to, co wszyscy chyba, którzy zrobili porządne studia coachingowe, czyli przeżył przygodę. Przeżył niesamowicie mocny wgląd w siebie i nawet jeśli nie będzie tego robił, nazywając siebie coachem, to doświadczył czegoś i jest już na zupełnie innym poziomie. Więc jakby zyskała na tym nasza komunikacja, sposób, w jaki się kłócimy. Częstotliwość w ogóle tych kłótni. Wszystko nabrało kolorów, wiesz? Bardzo fajnie tak się to zadziało, ale ja przestałam go zmuszać, przestałam go namawiać. Chciałam, żeby to była jego decyzja i fajnie, że tak się stało w moim przypadku. Nie musiało tak się stać, nie? Więc to znowu jest tak, że mnóstwo jest jednak osób niegotowych. Coaching nie jest dla każdego, jak wiemy obie. I nie można tutaj do nikogo do tego namawiać. Musi to odczuć, musi przyjść taki moment, może nigdy nie przyjdzie, kiedy stwierdzę, że jest mi źle z taką sobą i chcę coś z tym zrobić. W komunikacji z dziećmi niesamowicie dobrze to działa, tak? Niesamowicie pomaga budować pewność siebie tych dzieciaków, które myślą, że jej jeszcze nie mają albo nie wiedzą, czym ona jest, właśnie poprzez rozmowy coachingowe, a nie branie odpowiedzialności za ich decyzje, za ich życie i doradzanie im wieczne, tylko wręcz dawanie tej przestrzeni, która boli, która powoduje taki bunt, ale w konsekwencji, w perspektywie czasu przynosi bardzo fajne efekty i mam nadzieję, bo wiesz, mam 2 dzieci, więc próbka statystyczna mała, ale czekam na owoce tego, w jaki sposób podchodzę do swoich dzieciaków właśnie poprzez taki dystans i tą przestrzeń. I to, że zmuszam ich do refleksji, nad tym, co robią, czego nie robią, zamiast dawać im rady. Więc tak to z tym otoczeniem. No i część osób właśnie takich, jak powiedziałaś, takich typowo, które lubią żyć czyimś życiem,
albo lubią mi opowiadać o serialach, to już jest dla mnie kompletna muda, czyli strata. Ja jestem pasjonatką filozofii Kaizen i Lean Managementu, a tam są straty, więc ja nie cierpię strat i najbardziej nie lubię straty czasu, bo czas jest deficytowy. Więc jak ktoś mi opowiada, zaczyna tylko opowiadać, wiesz, o polityce, o jakichkolwiek rzeczach, na których nie mamy wpływu, to ja mówię tak, weź taboret, idź na podwórko i zacznij robić karierę polityczną, jeśli chcesz mieć na to wpływ. Jeśli nie masz, po co mi to mówisz? Czyli moje ulubione pytanie, po co mi to mówisz? Jak mi ktoś coś mówi złego na jakąś osobę, zadaję dokładnie to samo pytanie. I wręcz już tak w automacie, wiesz, po co mi to mówisz? I wtedy jest taki szok trochę. Jak, nie chcesz wiedzieć? Nie chcesz wiedzieć, co tam u tej osoby, co ona takiego zrobiła? Także jakby przestałam zupełnie przyjmować jakiekolwiek opinie na czyjkolwiek temat, odkąd robię to, co robię, coachingowo pracuję. Nie biorę tego do siebie. Sama nabieram opinii, jeśli już, aczkolwiek to nieocenianie jest też ogromnym darem i ogromną umiejętnością bycia tolerancyjnym i otwartym na drugiego człowieka. To też wpływa na pewność siebie. Bo też mamy okazję, wiesz, z jakiegoś metapoziomu, z jakiegoś, nie wiem, poziomu lewitacji, popatrzeć na cały świat i siebie w tym wszystkim. Czyli takie, wiesz, patrz szeroko, najszerzej jak się tylko da, nie ograniczaj się, też odniosę się do wartości. Bo wartości to coś, co powinno być takim naszym kręgosłupem, ale nie rodzimy się z nimi znowu, tylko je nabieramy. Zmieniamy się, bo zmienia nas życie i świat zewnętrzny. Mają na nas wpływ, więc te wartości również ewoluują. I jeszcze oprócz tego, że wydaje nam się, że coś jest naszą wartością, może się okazać i często się okazuje, kiedy ja robię ćwiczenia na wartości podczas coachingu, że to nie są moje wartości. Tylko tak mi mówił ktoś, więc ja myślałam, że to jest moja wartość, która tak naprawdę mnie ograniczała, a nie wspierała. Więc tutaj też warto sobie przepracować, co jest moją wartością. Do czego ja się odwołuję, podejmując jakiekolwiek ważne decyzje w życiu? Gdzie są te moje wartości? I czy te wartości, że wydaje mi się, że miłość, rodzina, szczęście i takie tam, co łatwo i szybko można wymienić, czy to są naprawdę moje wartości? Jeśli tak, to co ja dla nich robię każdego dnia? Się okazuje, że no jak to? No one po prostu są. Wiszą sobie na ścianie i są, nie? No nie. No jeżeli są to moje wartości, to ja nie działam wbrew tym wartościom, ja je dokładnie rozumiem i wiem, co szczęście znaczy dla mnie i dlaczego jest to dla mnie ważne. Czyli znowu pogłębianie tego, co nam się wydaje, że nami kieruje. Bo żeby zacząć kierować samym sobą, trzeba poznać siebie. Swoje słabe strony, swoje mocne strony. I oczywiście nie skupiać się na tych słabych, w ogóle je zignorować. Skupiać się na tych mocnych. Skupiać się na tym, w czym jestem świetna i dobra i nie ograniczać się właśnie zewnętrznym światem, który często, no tak, ale nie ma takich zawodów, więc gdzie ty pójdziesz po drogie, idź do tej szkoły, nie, do tej nie, bo teraz warto, bo modna jest teraz taka i taka praca. Po co? Po co? Świat, cywilizacja idzie tak bardzo do przodu, a system edukacji został stworzony zupełnie w innym celu. Dawno, dawno, dawno temu, za czasów napoleońskich pewnie, w celach militarnych, czyli po to, żeby wszyscy byli jednakowi, wszyscy się podporządkowywali. My, podchodząc właśnie tak holistycznie, wiemy dobrze o tym, że każdy z nas jest osobną, niezależną jednostką. Każdy z nas jest inny i każdy jest w czymś świetny i może być w czymś świetny. Pod warunkiem, że będzie tak właśnie podchodził do siebie. Da sobie na to szansę. Nie da się, że tak powiem, stłumić tego wszystkiego przez ten świat zewnętrzny. Przez nauczycieli, przez rodziców, którzy nie wspierają, a właśnie ograniczają możliwości, przez wszystko inne. Wiesz, ja bym przerwił mi, bo ja tak bym mogła, wiesz, przez tydzień jeszcze gadać, bo to jest naprawdę taki temat rzeka. Bo to jest temat rzeka, bo to jest... Z dwoma rzeczami, że... To naprawdę, zatrzymując cię, co wiesz, co 30 sekund można by każdą tą myśl rozwinąć. Bardzo. Ja bym się pewnie to, co przyszło mi ostatnio do głowy, jak mówiłaś, to
ten temat związany ze zmianą zawodu, czy za podążaniem, z podążaniem za głosem serca, bo obie mamy tę historię, ja mam kilka razy nawet w swoim życiu tą historię i wiele moich klientek ma też tą historię, że są w jakimś miejscu, w którym już dłużej nie czują się dobrze i nie chodzi o zmianę firmy, to nie chodzi o to, że z tej na tą, tylko czasem chodzi o formę zatrudnienia, że właśnie z bycia pracownikiem chce się stać właścicielką biznesu, że podoba mi się jakiś taki zawód, który jeszcze nie istnieje albo jest bardzo niszowy. I tutaj ta pewność siebie, żeby w ogóle podjąć kroki w tą stronę, też jest szalenie istotna, żeby zamiast tkwić przez kolejne, nie wiem, 5, 10, 15 w jakiejś sytuacji, 15 lat w jakiejś sytuacji, ruszyć się w tą stronę, która dla duszy już jest rzeczywistością, ona już jest oczywistością. Tak, przybliżać sobie takie wizje, gdzie jeśli nas do czegoś ciągnie, jeśli jesteśmy czegoś ciekawi, to, że na chwilę to przykryjemy zasłoną, to nie oznacza, że to za chwilę nie wróci i to oznacza, że jest to coś ważnego dla mnie. Nie wolno tego zignorować. Bo na 100% jestem przekonana, że gdyby takie osoby to zignorowały przez całe życie i gdzieś tam przy końcu stwierdziły, wróciły do tego, to żałowałyby, że jednak nie spróbowały, że nie podjęły tej decyzji, że jednak ten strach, bo to najczęściej jest strach, który ogranicza, czegoś się boję, sprawia, że przekłada się to, tak? Przekłada się na przyszły rok, na za 5 lat, teraz to nie jest dobry czas, czyli też tutaj nawiążę do bardzo ostatnio powszechnej wiktymizacji, czyli byciu w pozycji ofiary, wymówki, nie dzisiaj, a jak nie dzisiaj, to kiedy? Jak będzie lepszy czas, a kiedy będzie ten lepszy czas? Może za rok. Nie dość, że jest może, to jeszcze jest za rok. Rok to jest po prostu tyle. Tak. Jestem przewrażliwiona na takich niekonkretnych odpowiedziach, które tak naprawdę nie są dla mnie, czy dla kogoś, kto zewnętrznie zadaje to pytanie, ale dla tej osoby powinny już coś mówić, nie? Dlaczego ja to odsuwam na później? Czyli taka też konfrontacja ze swoimi lękami, ze swoimi obawami, ze strachami, czegoś się boimy, czego się boimy, co się takiego stanie. Pytam ludzi właśnie w korporacjach, wiesz, co się stanie, jak jednak odmówisz dzisiaj szefowi i pójdziesz do domu, tak jak planowałaś od 3 miesięcy, że w piątek będziesz wychodzić o 16. Co się stanie, jeśli odmówisz? No, nie, ja nie mogę. Ale dlaczego nie możesz? No nie mogę, bo... I dochodzimy do, bo po wielokrotnym, czego się jeszcze boisz, do tego, bo mnie zwolnią. Na ile to jest spójne z tobą? Na ile w takim razie jest ważne, żebyś o tej 16 wchodziła? Bo może jednak dla ciebie ważniejsze jest bycie tutaj. Co tracisz, co zyskujesz? Ale to uświadomienie sobie, że dojście do tego dna, czego się boję, że mnie zwolnią, jakby korporacje nie dają gwarancji, że cię kiedyś nie zwolnią. To po pierwsze. Po drugie, im większa firma, tym bardziej jesteś postrzegany jako liczba, niż jako człowiek. Niestety, i mówię tutaj też ze swoich doświadczeń. Też pracowałam w korporacjach, wiem jak to jest, ale ciągnie mnie do nich, bardzo je lubię, dlatego że mnóstwo rzeczy i mnóstwo narzędzi czerpię właśnie z korporacji, z życia korporacyjnego i cieszę się ogromnie, że mogłam tego doświadczyć, bo wiem, bo mam tą wiedzę, tak? To, od czego chcę uwolnić ludzi, bo myślę, że firma na tym zyska i ta osoba na tym zyska, jeśli będziemy w jakiejś roli w korporacji w zgodzie ze sobą. Firma i szef na bank to doceni, na 100% doceni. Poza tym, jak inaczej budować odwagę menedżerską? Bez pewności siebie nie da się. I to nie jest tylko asertywność, to jest właśnie taka odwaga wypowiadania się wtedy, kiedy czuję, że coś nie jest moje, że coś nie jest mi po drodze, że coś jest w sprzeczności z moją wartością, która jest dla mnie bardzo ważna. I powiedzenie tego na głos. To nie są jakieś straszne rzeczy. Ale trzeba się odważyć zacząć to robić, po prostu. Więc pokonywanie obaw, pokonywanie lęków, próbowanie. To tak jak z aktywnym słuchaniem, na pewno pamiętasz, że jak ja pierwszy raz o tym mówiłam, że żeby się tego nauczyć, to wszystkim się wydawało, ojej, to takie trudne, to straszne. Nie, wystarczyły 3 ćwiczenia, żeby ktoś stwierdził, wow, już słucham lepiej. To jednak nie musi trwać rok. To nie jest takie wielkie i straszne. I tak samo jest z tą odwagą bycia sobą. Odważ się raz, drugi, powiedzieć lub zachować tak, jak chciałbyś się zachować. I zobacz, jaki będzie efekt. I zobacz to odczucie, bo jak poczujesz,
to nie ma nic lepszego jak poczucie satysfakcji. Kurczę, po pierwsze nie było takie straszne, po drugie, wow, jak ja się teraz fajnie czuję, że ja się odważyłam to powiedzieć w końcu. I to daje niesamowitą motywację wewnętrzną do tego, żeby próbować dalej, a tym samym wzmacniać tą swoją pewność siebie, w swojej roli, w swoim życiu, dla siebie. Tak, jak Cię słuchałam, to pomyślałam o tej podstawowej formie pracy coachingowej, jaką są pytania. Bo Ty te pytania tutaj przywołujesz. Co się stanie? Jakie są konsekwencje? Dlaczego? I tak dalej. I w tym spektrum pracy z coachem można jakby korzystać z coachingu na różne sposoby, bo wiadomo, że na tym, w takim najbardziej korzystnym, w najbardziej korzystnej sytuacji to jestem ja i mój coach, czyli tak jak ja jestem z Tobą, czy ja jestem ze swoimi klientami, czy Ty ze swoimi, jeden na jeden, kiedy ten coach daje obecność, uważność, aktywne słuchanie, zadaje pytania, jest to usługa też dosyć elitarna, nie, już pomijając w ogóle kwestie finansowe i czasowe, też właśnie w związku z tą gotowością, z tą odwagą, nie, z zanurzenia się w te wszystkie różne splątane ścieżki i tworzenia jakichś nowych połączeń. I to jest taki, powiedziałabym, taki high-end, no nie? Taka jeden na jeden. Ale też bym chciała powiedzieć w tym momencie o tym, że jest wiele rzeczy, które można zrobić zanim dojdzie do tej sesji. Dla tych osób, które się zastanawiają, co jeśli nie mogę na tą sesję. Bo na tą sesję to wiadomo, że polecam gorąco i ja i ty i warto czerpać z tego. Ale właśnie po drodze są też, nie wiem, książki, nagrania. Pada to pytanie i zamiast po prostu słuchać dalej, po prostu czytać dalej, zatrzymuję się i odpowiadam. Książki, w których padają pytania coachingowe, jak widziałam, jak czasem ludzie je czytają, to są, wiesz, to są takie puste strony czekające na notatki, które nie wiadomo kiedy się pojawią. Moje książki z pytaniami coachingowymi, czy jakimikolwiek pytaniami otwartymi, wyglądają tak, że one są popisane i czasem jak nie ma miejsca w tym miejscu przeznaczonym przez autora, to ja przychodzę na okładkę z tyłu, z przodu, na telefon, piszę, bo on już dał pytanie. Ty już dałaś pytanie i teraz po mojej stronie jest odpowiedź, ale tu i teraz, nie jutro, nie w nastroju, nie jak będę mieć godzinę i dzieci pójdą spać, tylko tu i teraz ta jedna odpowiedź, która czasem trwa minutę, czasem trwa pół godziny, czasem, nie wiem, chodzę z nią tydzień, zanim ją usłyszę. Też masz swój kanał na YouTubie, prawda? Tam też masz takie właśnie filmiki, z których też można czerpać i jakby wysłuchiwać tych pytań i sobie z nimi trochę popracować później. One właśnie takie są, trochę do tego, żeby każdy sobie coś być może zaczerpnął, czymś się zainspirował. Generalnie ja mam taką misję, żeby pobudzać ludzi do działania, a nie do myślenia, że zrobię to później. Wiesz co, dlatego ja niestety jestem maniaczką książek, kupuję ich straszne ilości. To są wszystko książki wymagające refleksji i pisania. Ja oczywiście też podkreślam, wypisuję, zeszycików mam 1500 i najlepszy dla mnie prezent to zeszycik. Zawsze będzie dobrze wykorzystany, zawsze będzie zapisany, które mam za dwa. I jeszcze moje myśli, wiesz, a jak nie mam zeszyciku, jestem na spacerze albo biegam, to nagrywam się na dyktafon i wtedy gdzieś te myśli też są. Bo co jest ważne? Nie żeby pomyśleć tylko, tak? Czyli odpowiedzi, jak są książki takie, powiedzmy, też terapeutyczne dla rodziców, które są bardzo fajne, bo też mają zadania, właśnie pytania i przećwiczenie pewnych scenek. Dlaczego tak się robi? Dlaczego nie wystarczy o tym przeczytać? Tylko warto wejść z kimś w interakcję lub w dialog na ten temat, bo wtedy się stany kotwiczą, bo wtedy jesteśmy w stanie to odczuć na poziomie właśnie doznań, takich w ciele nawet, nie? W głowie, w ciele, a nie tylko w myślach. Myśl jest najsłabsza. Fajnie jak jest, ale ona jest najsłabsza. Słowo jest dwa razy mocniejsze, a coś, co zapiszemy, jest jeszcze mocniejsze. Jest takim utrwalaczem, właśnie taką kotwicą. Jak sobie to zapiszę, to rzeczywiście będzie to moje, będzie to, jakkolwiek to tam nie będzie wyglądać, czy jakikolwiek kształt to będzie miało, zapisz to. Ja się aż boję zaczynać czytać książek, bo dla mnie to nie jest czas na odpoczywanie mojej głowy, tylko to jest dalej. Natomiast jestem tak zafascynowana, że najchętniej to bym wszystkie książki naraz czytała. Tak, bo z każdej coś innego wynika, bo każda coś mi daje, każda jest dla mnie inspiracją. Ale wiesz, tu chodzi też o to, żeby właśnie nie czytać, wiesz, tak książek, żeby je przeczytać, tylko żeby właśnie coś zaczerpnąć i coś chcieć z tym zrobić. Czyli ta uważność znowu. Wszystko, co robię po coś.
A propos książek, Agnieszka, zmierzając ku końcowi, jeśli ktoś ma ochotę teraz coś o coachingu poczytać, czymś się zainspirować, sięgnąć do książki, to jaką książkę byś poleciła? Jest ich wiele, a twój typ? Bardzo. Wiesz, to jest taka książka, nie mam jej teraz tutaj, bo jest na dole, musiałabym po nią zejść. Ona się nazywa Coaching po prostu. Ma okładkę z górą lodową. I coaching jest na niebiesko bodajże. To jest taka bardzo praktyczna książka. Tam jest mnóstwo narzędzi. Nie trzeba je czytać po kolei. Można się odnosić do tematów i do tego, co kto na ten moment potrzebuje. Jest fajnym wprowadzeniem, jest bardzo prosto napisana. Ma też nowe narzędzia, albo takie zmodyfikowane, które my stosowaliśmy. Ją polecam na początek. A już później, nie na początek, to polecam wszystkim coachom książki neurobiologiczne. Mhm. I właśnie o możliwościach mózgu, o tych zależnościach i jak fajnie wiedząc, co my możemy zrobić i jak działamy, w mentor coachingu też możemy to wykorzystać w naszej pracy. Mhm. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię znaleźć w internecie? Gdzie mnie znaleźć w internecie? Na Facebooku Manufaktura Osiągnięć Agnieszka Polarczyk-Białek i na YouTubie Agnieszka Polarczyk-Białek, po prostu kanał imienny. Zapraszam serdecznie. Super. Dzięki serdeczne, Aga. Dzięki serdeczne za... Wspaniały poranek. Prawda? Wysycona rozmowa, naprawdę bogata i tak właśnie też trochę na może na pokrzepienie serc, jeśli oglądasz tą rozmowę i masz takie poczucie, że ona jest bardzo skondensowana, bo ona jest przyjemna, łatwo myślę, łatwo to przyjąć, ale jest też rozmową, do której można i trzeba wracać. Być może 1/3 jest na dzisiaj, być może 1/3 jest na jutro, bo tam jest naprawdę tak dużo wątków, pewność siebie jest tak ogromnym tematem, że pewnie gdybyśmy się umówiły na cykl 12 rozmów, to też miałybyśmy o czym rozmawiać. Jestem pewna. Prawda? Ja menadżer, ja rodzic, ja nie wiem, partner, pewność siebie i kłótnie, pewność siebie i zmiana pracy, to jest w ogóle temat na naprawdę dużo ciekawych, fajnych rozmów. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, Marysia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. No pa.